Donald Tusk powiedział kilka miesięcy temu, że jesteśmy dumni z naszej gospodarki, bo my, Polska jako jedyna, pokazała łebek, jest mamy plus 1%, a cała reszta Unii jest niedzielę. Pod okupacją Unii Europejskiej wszystko zdycha. Patrz, tak piękny kraj jak Niemcy. Wspaniali inżynierowie, najlepsi na świecie technicy. O robotnicy już teraz nie, ale byli. Inteligentni, znaczy wykształceni. Kapitaliści, powiedzmy jasno, amerykańscy byli lepsi, ale był przecież Thyssen, Krupp, Daimler, Messerschmitt. Byli. I co? Pod okupacją Unii Europejskiej ten kraj ma tempo rozwoju tam minus 2. Znaczy, państwo w styczniu mogą przeczytać, że w tym roku będzie plus 3%, i tak w maju, że będzie plus 2, i tak w wrześniu, że będzie plus 1, gdzieś tak w listopadzie, że jest minus 1, prawda? A potem, ale w następnym roku jest plus 3. Pod okupacją Unii Europejskiej zdychamy, ponieważ ustrój niewolniczy jest gospodarczo niewydajny. Po prostu. Tego uczono mnie w szkole. Że ustrój niewolniczy jest niewydajny, jakoś nigdy nie mówiąc, że z tego powodu Związek Sowiecki ma trudności gospodarcze, prawda, jeśli nie może rozwijać odpowiednio. Jakoś tego nigdy nie dodawano, ale te wnioski ludzie inteligentni sami wyciągali po lekcjach. Proszę Państwa, mówi się Państwu, że dzięki Unii mamy tam autostrady i coś tam. Tak? Jakie pytanie? Kto miał w XIX wieku najlepsze autostrady, koleje, szosy? Amerykanie. Autostrady i koleje były prywatne. Szosy były tak stanowne. Był najlepsza wizja. Ile Unia im dała? No, ile dotacji dała Unia? Nic. A patrzmy na kraje afrykańskie. Same dotacje. I co? Brud, smród i korupcja. No? Dlaczego? Wydałem dotację, to trzeba wziąć dotację, rozkraść i położyć się brzuchem do góry, broń Boże, nie pracować, ale zaczniemy pracować, to się wzbogacimy i nie dadzą nam dotacji. Gdyby Polska dzisiaj odrzuciła akijską nautę, odrzuciła te wartości unijne, wróciła do Europy, pan nie Verheugen, tylko ten drugi, Liberia, coś na co się zrozumiała nazwiska, Hamel, coś takiego. Powiedział pan wiedzy temu, że są w Europie partie prawicowe, które chcą zniszczyć 60 lat do roku wspólnotowego. I to jest dokładnie to, co chcemy zrobić. Musimy odrzucić całe 60 lat czerwonej trucizny sączonej nam odwracania wartości europejskich. No, tam żyć. Gdyby Polska to zrobiła, to ruszymy w górę jak Chińczycy 30 lat temu, czy jak Niemcy za Eicharta, prawda, czy jak Chile za Pinocheta, prawda, pójdziemy w górę. Profesor Rybiński, pytanie, co by się stało, jak Korzyn dorwał się do władzy, oświadczył czymś potwornego burdelu, a potem tego wzrostu 10%. Troszkę będziemy wynieść jak 15 i OBWE dało raport, że powiedział, że gdyby znieść ograniczenia biurokratyczne, to można by się rozwijać takie 15% rocznie. 7%. 20% rozwoju to jest jak mam 5 kresów, po roku mam 6. To nie jest jakaś straszna prawda. Straszny rozwój. I proszę Państwa, myśmy poszli w górę, a naokoło nas był wianuszek krajów, które nas chronią przed zalewem muzułmanów. Bo oni mieli tam nieco niskie zasiłki. No, są względnie niskie. Jak nie Państwo pamiętacie, jak była afera tam, Amerykanie zrobili tam rozruchy w Libii, w Tunisie, Egipcie. Nawet mówiąc, ulotki rozdawane przez amerykańskich agentów na placu Atakril były dokładnie takie same, jak rozdawane na wydanie w Kijowie, bo zmienili język, ale sam był dokładnie taki sam. Bo jak wiadomo, w Ameryce nigdy nie było przelotu wojskowego, bo jest to jedyny kraj na świecie, który nie ma ambasady USA. Otóż, proszę Państwa, zrobili, wtedy fala uchodźców zalała tam Maltę, Sycylię, Włochy, Francję, Grecję, Hiszpanię. Wtedy te kraje poprosiły pozostałe kraje Unii o pomoc. Wtedy Polska była na ustach całego postępowego świata. Przez jeden dzień powiedzieliśmy, że przyjmiemy 6 uchodźców. No więc byliśmy na ustach całego świata, ale tylko przez jeden dzień, bo na drugi dzień wszystkich 6 uchodźców podziału do Polski nie przyjadą, bo u nas są za małe zasiłki. Otóż, jak zasiłki zniesiemy, to mamy, będziemy mieć spokój z tym odłokiem. Owszem, przyjdzie handlowiec handlować się. Dawaj pracować, niech przyjedzie, natomiast nie będziemy brali tych, którzy są przyjeżdżają po zasiłki, prawda?